W Wiechlicach jest nasz gość, przewodnik. Gdyby to było wczoraj, to powiedziałabym, no proszę bardzo, jakie fantastyczne imię i nazwisko, jeśli chodzi o maturę z polskiego. Dzisiaj matematyka, ale przedstawię Państwu Maciej Woryna. Dzień dobry słuchaczom. Niebo nad Wiechlicami mamy lekko zachmurzone. Termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza. Po południu spodziewamy się jednak opadów deszczu z możliwymi burzami. Maj to w dziejach Wiechlic miesiąc szczególny. Ponad dwa wieki temu miała tu miejsce bitwa wojsk Napoleona z rosyjską artylerią, a w pałacu Francuzi utworzyli lazaret. Istnieją przesłanki, że słynna powieść Makuszyńskiego, Szatan z siódmej klasy, inspirowana była autentycznymi wydarzeniami z Wiechlic. W obu przypadkach mamy do czynienia z wojennym skarbem, dworkiem i chorym oficerem. Zaskakujące, że w powieści i przy Wiechlickim pałacu występuje dom ogrodnika. Francuz z powieści to oficer Berrier, gdy z lazaretem wiąże się oficer Bejle. U Makuszyńskiego wieś nazywa się Wiliszki, a dawne Wiechlice to Wisielsdorf. W powieści występuje Niemczewski, a w Wiechlicach Niemiec Neumann. Makuszyński zwiedził Niemcy, stąd mógł zetknąć się z Wiechlickim pałacem lub jego historią.